Dzień dobry, Szanowni Państwo. Witam z Politechniki Białostockiej. Są ze mną uczestnicy dzisiejszej konferencji, a więc profesor Marta Kosiak-Zweruk, rektor Politechniki Białostockiej. Profesor Maciej Zajkowski, reprezentant Politechniki Białostockiej. Dzień dobry. Docent Beata Wojszel z Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku, a więc szpitala MSWiA popularnie zwanego, oraz dr Marek Kiluk, zastępca dyrektora tego szpitala do spraw lecznictwa. Witam Państwa bardzo serdecznie. Witam. Mówić będziemy, spotykamy się ze względu na projekt ProtectMed. Jest to opracowanie innowacyjnych rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo personelu i pacjentów szpitali zakaźnych jednoimiennych. Jednym z takich szpitali jest właśnie szpital MSWiA w Białymstoku. Politechnika Białostocka, naukowcy Politechniki Białostockiej będą tworzyli wspomniane innowacyjne rozwiązania. To współpraca na miarę dzisiejszych czasów, pani rektor, prawda? Profesor Marta Kosiak-Zweruk, rektor Politechniki Białostockiej. Dokładnie tak. Projekt realizowany wspólnie przez szpital MSWiA, szpital jednoimienny i Politechnikę Białostocką, dedykowany rozwiązaniom przeznaczonym prewencji rozprzestrzeniania się koronawirusa, a w przyszłości być może innych zakażeń, jest właśnie odpowiedzią na aktualne potrzeby społeczne, tym bardziej ważne, że związane z ochroną życia i zdrowia. Będzie to wdrożenie w warunkach funkcjonowania szpitala jednoimiennego rozwiązań technicznych, technologicznych, projektu naukowców z Politechniki Białostockiej, ale żeby to wdrożenie było efektywne, żeby te założenia były skuteczne, wymaga się, żeby dostosować je do przede wszystkim potrzeb pacjentów, potrzeb personelu, a także generalnie warunków działania obiektu szpitalnego. Naukowcy Politechniki Białostockiej mają już doświadczenie, jeśli chodzi o współpracę z jednostkami medycznymi, a także generalnie z przemysłem medycznym. Ale ten projekt jest szczególny, ponieważ jego koncepcja powstała wiosną 2020 roku w warunkach narastającego zagrożenia koronawirusem, no i była taką naturalną, szybką odpowiedzią na konkretne zapotrzebowanie. Myślę, że tutaj wyrażam jednocześnie podziw i szacunek dla naukowców Politechniki Białostockiej, że potrafią reagować tak szybko na konkretne zapotrzebowania. Jakie to są zapotrzebowania? To znaczy, jakie są oczekiwania szpitala, panie dyrektorze? Powiem, tu się zgodzę, jak najbardziej, że sytuacja i życie podpowiedziało nam pewne pomysły, a może inaczej przyspieszyło taką decyzję o wprowadzeniu innowacji, które uchronią właśnie nasz personel, ale jak również pomogą diagnozować pacjentów. I to będzie z taką obopólną korzyścią pacjent-lekarz, pacjent-pielęgniarka czy pacjent-salowa, który to personel jest jakby nieustannie narażony. Nasz szpital został postawiony w dość specyficznej roli szpitala jednoimiennego, zakaźnego. Infrastruktura oraz personel nie był do końca przygotowany, tak mogę powiedzieć, w momencie podjęcia decyzji. Także czekała nas bardzo silna praca i duży nakład energii tu wszystkich pracowników, za co im z góry serdecznie dziękuję, jak mam okazję, by stać się w bardzo krótkim okresie szpitalem jednoimiennym, by zachować wszelkie możliwe aspekty sanitarne, by przestawić naszą pracę z bardzo takiego wyspecjalizowanego szpitala na szpital zakaźny i pomóc oczywiście pacjentom. Także podjęliśmy tą pracę, wyszło to, uważam, nie mnie oceniać, ale uważam, że z sukcesem. I taką naturalną rzeczą to były pomysły odnośnie, co by jeszcze usprawnić. Na pewno wiedzą Państwo, że są kamery termowizyjne w innych szpitalach, że e-porada, także ta elektronika, informatyzacja, komputeryzacja, jak na przykład próba odczytywania zdjęć bez personelu, weszła w nasze życie przez epidemię, powiem, bardzo gwałtownie.
I my tak poszliśmy z falą, szukaliśmy tu porozumienia z naszą, mogę powiedzieć, Politechniką Białostocką, która według nas wiedzie tu w rejonie północno-wschodnim Prym i ma doświadczenie, o którym była mowa, by jeszcze bardziej pójść właśnie w taką bezobsługową obsługę pacjentów. Gro wywiadu opiera się na ankietach, na bazach danych. Selekcja pacjentów opiera się na badaniu parametrów. Dlatego lekarz czy pielęgniarka są praktycznie sprowadzani obecnie do roli minimum, by stwierdzić rozpoznanie lub potrzeby. Macie Państwo na przykład teraz szczepienia, gdzie ta ankieta, praktycznie wypełnienie tej ankiety z dokładnym bardzo wywiadem, to jest połowa sukcesu. Pozostaje ocena stanu ogólnego, ewentualnie jakieś zmierzenie ciśnienia czy innych rzeczy. I pomysł takiej diagnostyki łącznie z nie tylko ankiet, badań, historii, czy również drobnych rzeczy rentgenowskich, EKG, gazometrię, to wszystko można zmierzyć i to nie musi w tym uczestniczyć człowiek. Czytaj oszczędności, to już powinienem powiedzieć na samym końcu, finansowe, oszczędności kombinezonów, których nie wiem, czy Państwo pamiętacie, ale kupowaliśmy w niewielkich ilościach za ciężkie pieniądze. Także taka była sytuacja wiosną, ale nic się do końca nie zmieniło, bo na razie jest ten wirus z nami i jak najbardziej ma sens ten projekt i jego kontynuacja. To tyle chciałem. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Projekt został doceniony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach projektów pozakonkursowych, konkretnie prewencja i leczenie COVID-19. Na ten cel, na projekt Protect Med, konsorcjum szpitala i uczelni dostało ponad 8,5 miliona złotych. Zakończenie realizacji ma być jeszcze w tym roku, prawda Pani Docent? Tak, projekt stanowił duże wyzwanie zarówno na etapie tworzenia, powstawania koncepcji, bo ogłoszenie, od momentu ogłoszenia tego programu przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju do terminu, w którym trzeba było ten wniosek złożyć, był bardzo krótki. Także tutaj rzeczywiście to była olbrzymia praca i zespołu Politechniki, i tutaj przedstawicieli szpitala. No, pracowaliśmy i jak widać się udało. To jest taka odpowiedź, tak jak powiedział Pan Dyrektor, na potrzeby szpitala, który nie był przystosowany do pełnienia funkcji szpitala zakaźnego, prawda? Który musiał się nagle zmierzyć z różnymi trudnościami, zagrożeniami. Także to jest próba odpowiedzi na te potrzeby nowe, którymi musimy i wciąż musimy stwarzać, powiedzmy, stawiać czoła. Natomiast projekt też stanowi wyzwanie na etapie realizacji, bo na realizację tego projektu tak naprawdę mamy 12 miesięcy. Czyli jest to projekt bardzo rozbudowany, bo składający się z takich trzech dużych modułów, w ramach których będą opracowywane, o czym pewnie powie za moment pan profesor Zajkowski dokładnie, ale rozwiązania nowe, technologiczne, robotyczne, informatyczne, prawda? Natomiast równolegle muszą być one realizowane, te moduły, i też równolegle muszą pracować i zespół Politechniki, i zespół szpitala MSWiA, co też w przypadku szpitala nie jest takie proste, bo mamy swoje też codzienne obowiązki, prawda, i te zadania związane z leczeniem pacjentów w świetle, powiedzmy, niedoborów też często personalnych, prawda, i tego, z czym wszyscy się, że tak powiem, w Polsce musimy zmagać w czasie epidemii. Natomiast ja myślę, że te rozwiązania, które tutaj powstaną, mam nadzieję, to są rozwiązania, które mogą znaleźć miejsce nie tylko w szpitalu jednoimiennym zakaźnym. To są tak jak teraz analizujemy różne możliwości, prawda, i opcje, no to są rozwiązania, które tak naprawdę w każdym szpitalu, który styka się z pacjentami potencjalnie stanowiącymi na przykład źródło zakażenia, potencjalnie zakażonymi, prawda, to są rozwiązania, które mogą się przydać i mam nadzieję, że
powstaną i się przydadzą. Mówi to Pani, przepraszam, także jako lekarz i praktyk, czyli człowiek, który na co dzień jest narażony i który w praktyce będzie mógł skorzystać z tych rozwiązań. No tak, dlatego jest to taka wartość dodana, prawda, że możemy z jednej strony Politechnika, która tworzy rozwiązania technologiczne i swoje koncepcje, prawda, ma każdy tutaj z uczestniczących naukowców, ale z drugiej strony możemy to zweryfikować, prawda, w świetle potrzeb rzeczywiście szpitala i później, mam nadzieję, tak spraktykować, sprawdzić już na żywym ciele. Czyli były oczekiwania i konkretne prośby wytyczne ze strony szpitala. Odpowiada na to zespół naukowców z Politechniki Białostockiej, który reprezentuje profesor Maciej Zajkowski. Protect Med to projekt, na który składają się 3 moduły, o których szczegółowo Pan opowie. Protect Med to 3 moduły. Moduły, które wzajemnie się uzupełniają, ale z drugiej strony mogą być też niezależne zupełnie, więc to też jest takie rozwiązanie przemyślane przez nas wspólnie. Tak jak Pani Profesor wspomniała wcześniej, one mogą funkcjonować nie tylko w szpitalu MSWiA, one mogą być realizowane w niemal każdej placówce medycznej. No i te moduły tak naprawdę opierają się na 3 podstawowych zasadach. Pierwszy moduł MedTab, który ma odpowiadać na potrzebę szybkiej, pewnej i bezpiecznej rejestracji pacjentów z możliwością diagnostyki tychże w sposób bezpieczny, łatwy, sprawny i też tak, aby istniała możliwość jakby bezpośredniego przeniesienia tych wszystkich danych wprost do systemu szpitala, bez konieczności dodatkowej ingerencji. My wprowadziliśmy jakby takie trochę rozwinięcie, bo też zauważyliśmy potrzebę, którą zasygnalizował nam szpital, że rejestracja potrzebna jest też w momencie, kiedy przyjeżdża karetka z chorym, a więc w zupełnie innym miejscu. Potrzebne jest uzupełnianie i modyfikowanie tych danych o pacjencie. Wobec tego potrzeba była skonstruowania i opracowania rozwiązania, które będzie jeszcze dodatkowo funkcjonowało w przestrzeni oddziału szpitalnego. I właśnie MedTab to jest takie rozwiązanie stacjonarno-mobilne z podobną funkcjonalnością. Krótko mówiąc, pacjent wchodząc do, my to nazywamy komorą, bo jest to niezależne pomieszczenie zlokalizowane na izbie przyjęć po to, aby maksymalnie odizolować pacjenta z podejrzeniem choroby czy w tym wypadku zarażenia COVID-em. Chcieliśmy, aby była możliwość samoczynnej rejestracji, czyli wykorzystania jak najprostszych mechanizmów. W pierwszej kolejności mamy tam do dyspozycji wsparcie głosowe, czyli asystent głosowy. Następnie panel dotykowy z ekranem wizyjnym po to, aby można było proste czynności wykonać za pomocą tylko dotyku. Oczywiście mamy też wsparcie ewentualnie klawiaturą. Do tego jeszcze rozwiązanie, które jest dzisiaj coraz powszechniejsze już w jednostkach medycznych, czyli specjalny długopis cyfrowy z możliwością rejestracji podpisu cyfrowego, przekazywania tych danych. On ma też kamerę. Mamy możliwość skanowania dokumentacji medycznej, z którą przychodzi pacjent. Od tak naprawdę skierowania od lekarza pierwszego kontaktu, czy dodatkowe jakieś badania, od razu będą one wprowadzane do tego systemu. Jak gdyby równolegle będą generowane ankiety zgodnie z procedurą, która jest zaszyta w procedurach szpitalnych i te ankiety pacjent będzie wypełniał bądź to za pomocą tego specjalnego pisaka, bądź z wykorzystaniem panelu dotykowego. Po wykonaniu tej wstępnej rejestracji, jeżeli jest akceptacja do jak gdyby dalszych działań, pacjent będzie podlegał podstawowej diagnostyce. Do tej diagnostyki należy pomiar oczywiście temperatury ciała, to jest jak gdyby standard, ale myśmy wprowadzili jeszcze pomiar ciśnienia, czyli specjalne rękawy, takie, które nie wymagają dodatkowej obsługi. Pulsoksymetria, pomiar masy ciała, pomiar wzrostu, bez konieczności jakby wsparcia z zewnątrz. Co ważne, mamy tam ciągłą taką współpracę z rejestratorem żywym, czyli z osobą w rejestracji, która monitoruje, co się dzieje w tym pomieszczeniu, bo pomieszczenie jest zamknięte na czas rejestracji. Czyli ona automatycznie się przymknie,
dając jednak pewien poziom bezpieczeństwa i takiego komfortu, bo po prostu będzie można obserwować izbę przyjęć z tego pomieszczenia w sposób taki bardzo naturalny, czyli tak jak gdybyśmy się znajdowali po prostu w przeszklonej takiej kapsule. No i mamy tam też ewentualnie takie, zastosujemy takie rozwiązanie przycisku awaryjnego, czyli gdyby coś się działo, ktoś spanikuje, prawda, albo nie radzi sobie, zawsze może wezwać obsługę, czyli mamy tam i głosowe, i wizyjne, ale też manualne wezwanie pomocy na wszelki wypadek. Oprócz tego MedTab posiada funkcję automatycznej dezynfekcji po każdym pacjencie. My mamy doświadczenie z wykorzystaniem promieniowania UVC, które jest stosowane dzisiaj bardzo powszechnie do dezynfekcji, do dekontaminacji. I w konsekwencji tych naszych doświadczeń zauważyliśmy, że to jest świetne rozwiązanie, które uzupełni, oczywiście ono nie zastąpi w 100%, ale uzupełni dezynfekcję w takich pomieszczeniach. Dodatkowo izba przyjęć wymaga też sterylizacji powietrza, więc MedTab automatycznie jak gdyby zapewni sterylizację pomieszczenia izby przyjęć, czyli będzie dezynfekował na bieżąco pomieszczenie z różnych patogenów, z najróżniejszych patogenów, jakie tam mogą się znaleźć. No i tak jak powiedziałem na samym początku, MedTab ma za zadanie zintegrować się z systemem szpitalnym. To jest jego podstawowa funkcjonalność. Drugi moduł uzupełniający MedTab, ale mogący też funkcjonować niezależnie, to jest robot autonomiczny do dezynfekcji właśnie za pomocą promieniowania UVC. Ten zapis w projekcie jako jeden robot myśmy trochę rozwinęli i zauważyliśmy zresztą po dyskusji ze szpitalem, że potrzeba jest zdecydowanie więcej działań. Więc zaproponowaliśmy drugiego mniejszego robota do sterylizacji powietrza, czyli to co robimy stacjonarnie na izbie przyjęć, dokładnie to samo, ale w sposób dynamiczny będziemy robili w obszarze oddziału szpitalnego. Dodatkowo chcemy tam zastosować taką specjalną stację ładowania do tych robotów, żeby one działały autonomicznie, tak jak dzisiejsze odkurzacze autonomiczne, ale ta stacja dokująca będzie również pełniła funkcję takiego bardzo dużego sterylizatora powietrza i można tam sterylizować na przykład kombinezony, różne przyrządy, różnego rodzaju przedmioty, które wymagają tej dezynfekcji. Więc to jest jakby wartość dodana, którą zauważyliśmy wspólnie, którą po prostu wprowadzimy, bo już opracowaliśmy ten system. Robot jest pokłosiem naszych działań, które rozpoczęliśmy już na wiosnę, bo Politechnika uzyskała komercjalizację bezpośrednią właśnie takiego robota. My go już teraz rozwinęliśmy i nadaliśmy mu inną funkcjonalność. On już jest zupełnie inny niż ten pierwotny, ale wiedza, którą pozyskaliśmy w tym czasie, stanowi jak gdyby taką bazę do kolejnych działań. No i tutaj bardzo ważna rzecz, również kolejny moduł to moduł Bobota. Bobot funkcjonujący na Politechnice już od jakiegoś czasu, który okazał się doskonałym wsparciem pacjentów na oddziale szpitalnym, bo będzie pomagał w rozwożeniu leków, będzie pomagał w bezpośrednim kontakcie, w kontakcie bez obecności personelu medycznego, czyli może przekazywać informacje, może też stanowić funkcję multimedialną, czyli na przykład czytać gazetę albo bajkę dzieciom, więc ta funkcjonalność taka błaha staje się też bardzo ważna, bo przy braku obecności innych ludzi jakikolwiek kontakt jest tutaj pożądany. No i warto podkreślić, że każdy z tych modułów realizują z jednej strony poszczególne zespoły z wydziałów, bo moduł MedTab to głównie wydział elektryczny, moduł robów, czyli robot do dezynfekcji, Bobot to wydział mechaniczny, ale też część informatyczna, którą tutaj realizują specjaliści od informatyki, z wydziału informatyki. Ale co ważne, my ciągle współpracujemy, przenikamy się wzajemnie wiedzą i kompetencjami, bo bez tego po prostu nie możemy funkcjonować. Tym bardziej bardzo istotne jest w tym momencie również to, że dajemy radę dyskutować wspólnie z ludźmi ze szpitala. Te wymagania, które tam są postawione, my staramy się zrealizować, ale też pokazujemy, że z naszej strony pojawiają się pewne sugestie,
I to jest bardzo istotne, one są słyszalne i daje się po prostu te wszystkie kwestie połączyć. Czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze coś dodać? Znaczy ja chcę podkreślić właśnie to, o czym wspomniał już Pan Profesor Zajkowski, że w zasadzie no, projekt powstawał wiosną, prawda? My w międzyczasie jako szpital, jako oddziały poszczególne, jako personel szpitala zdobywaliśmy coraz większe doświadczenie no, z wirusem, z pracą, z pacjentem zakażonym, z nowymi zupełnie sytuacjami, z którymi musieliśmy się zmierzyć. I tak naprawdę dopiero ta praca rzeczywiście tych kolejnych nawet miesięcy tak naprawdę uzmysławiała nam rzeczywiście te potrzeby, prawda? I tutaj tak naprawdę teraz w momencie, kiedy zaczęliśmy realizować, bo zaczęliśmy projekt realizować w listopadzie de facto, to było już tak bardzo sprecyzowane i dopasować się mogliśmy, prawda, wspólnie tutaj do tych wymagań, do tych potrzeb, które nam życie w kolejnych miesiącach stawiało. Jeszcze niedawno powiedzielibyśmy, że to futurystyczne wizje, a w zasadzie jeszcze w tym roku mają być wprowadzone życie na naszym lokalnym rynku. Bardzo dobrze. Jeżeli można, to chciałem dodać, że szkoda, że jesteśmy w maseczkach, bo jak pan profesor mówił, to cały czas miałem uśmiech na twarzy. Ja po prostu to widzę oczami wyobraźni. No i to chyba no, jeden z tych akurat projektów, które no, bardzo się przekładają z nauki na życie codzienne i dlatego taka moja radość, ale to niestety nie widać. Także no, myślę, że ta maszyna, życie pisze scenariusze. Już właśnie przed chwilą rozmawialiśmy o szczepieniach, to też są ogromne rzesze ludzi, gdzie są ankiety, są też podstawowe parametry. No nie wiem, czy tu zamówienia grubszego nie będzie na takie kabiny. Jesteśmy do dyspozycji. Tak było. Bardzo Państwu dziękujemy. Pytań od dziennikarzy nie widzę. Pozostajemy oczywiście do dyspozycji. Dziękuję Państwu bardzo. Do zobaczenia. Dziękujemy.